Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroxy. 250 tysięcy dzisiaj wrzucamy do naszej tutaj... do handlarza, tak? Do naszego handlarza na CSGO Skinsie. Nie możemy rzucać całej kwoty od razu, więc będziemy rzucali po 50 tysięcy. Oczywiście przypominam o kodziku promocyjnym Kroxy, tak? Który daje Ci skrzyneczkę taką fajną, ja Ci pokażę. Taką fajną skrzyneczkę możesz sobie otworzyć za darmo z kodem Kroxy. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz tutaj plusik i wpiszesz kodzik Kroxy przez Wex. 10% więcej też możesz sobie odebrać, więc przed każdą płatą, masz przylepić do płatności, tak? Możesz sobie oczywiście kodziku użyć i zyskać 10% więcej przy każdym doładowaniu. Oczywiście również przypomnę, że kod trzeba użyć, jak chcesz wziąć udział w kalendarzu i wygrać skina. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz z numerkiem z kalendarza i dołącz na Discorda, będę to sprawdzał. A my idziemy na tego naszego handlarza, mamy równo 0 zł, bo nasz ostatni budżet poszedł na challenge, od 20 zł do kosy, więc jak nie widziałeś, to sobie zobacz, tak? Mamy 85 zł z pierwszego, no okej, okay, dobra, próbujemy dalej. 87 po raz drugi. Zobaczmy dalej, będzie setka jakaś. 81, co to jest za skin w ogóle? Nie mam pojęcia. Lecimy dalej, klikamy kolejny raz. No i jest setka. Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze ostatnie kliknięcie i 63. Czyli no najgorzej. Mamy no prawie 420 zł nam się udało uzbierać na dzisiejszy opening. I na tym będziemy się dzisiaj skupiać. No jest, kurczę... Jest ciężko, będzie ciężko, żeby coś fajnego tutaj wyjąć. Może jakąś kostkę fajną uda nam się zrobić. Nie wiem, zobaczymy. Mamy Cyrexa, Uspika, mamy SG, mamy jakiegoś TK, wszystko za 10 zł. Sprzedajemy i lecimy jeszcze raz. Przypomnę słowa, które mówię zawsze, jak mam jakiś mniejszy budżet na film, że to jest ten moment, gdy mogę pootwierać skrzynki, które chciałem otworzyć zawsze, ale nie otwierałem ich przez to, że kosztowały za mało, a miałem za wysoki budżet. Więc to jest właśnie jedna z tych skrzynek, tym bardziej, że jest na nią promocja, to jak najbardziej z niej sobie skorzystam. M4A1S, Nighterror 14 zł. Ok, odpuszczamy. Generalnie giveaway'e też są, to sobie możesz dołączyć, no i oczywiście skrzynka daily, za free, też spoko. Rust Casing 4,62. No otwórzmy sobie parę razy i zobaczmy. MSK Flashback 4 zł. 7,60. No trochę wydaje mi się tutaj ładnie profit, udało nam się zdobyć. Tutaj też proficik fajny, ale tu już niestety minus. To też będzie otwarcie na minus. Kolejny raz minus. Oj, oj, oj! I patrz, 106 zł stary z takiej skrzynki! No! No i tak się robi profit stary. I ty mi powiesz, że tanie skrzynki nie oddają. A zakręcę sobie teraz, jakbym był moim widzem, użył sobie kodu Kroxy i odebrał sobie skrzynkę za free. Równo masz wtedy na skrzyneczkę za free. No stary, nieważne ile ten glock kosztuje, jest to skin bardzo ładny. I nawet nie wyszliśmy aż tak na minus, tym bardziej, że mamy go za darmo. Więc naprawdę bardzo ładny, przyzwoity skin do glocka. Neon Case, to też jest skrzynka, która bardzo ładnie mi się podoba. Znaczy, bardzo ładna skrzynka, która bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o design, tylko, no właśnie, problemem jest cena, bo jest za tania, a ja lubię droższe skrzynki. 15,71. W sensie, nie tyle, że wiesz, mam się za nie wiadomo kogo, tak? Tylko ja po prostu lubię, jak mam jakąś szansę taką, wiesz, w miarę sporą, nie za dużo, ale taką w granicach tolerancji, żeby trafić po prostu te lepsze skiny, nie? Jakieś kosy i tak dalej. No tutaj w takiej skrzyni szansa na trafienie kosy jest 0,014%, czyli mało, no ale jest to do zrobienia, tak? No ale ja wolę jednak mieć jakąś tam większą pewność, że faktycznie jestem w stanie coś fajnego ugrać. Black Case, też piękna naprawdę skrzynka z zielonymi skinami. Bardzo mi się podoba ta skrzynka. 26 zł. Następne otwarcie, nie ma nic. No jakby taki Bowie Knight poleciał. Już widziałem sobie, które trafiły tego Bowiego z tej skrzynki. No ale no jak zawsze klasycznie nie jestem to ja. A mógłbym, a szkoda. 25 zł, otwarcie kolejne. Nie ma nic, kolejne. Również nie ma nic. O, tu w ogóle nie ma nic. Ej, ta MP7-ka 22 zł kosztuje. Okej, okay. Lecimy dalej. No było blisko czerwonej petuni. 4% na nim jest. Ale jeszcze, jeśli zdobyć nie udało, 60 zł! Teraz 3 te akobeny poleciały. No dobra. Okej, okay. To co, może teraz Ninja Case?
otwórzmy z 3. 50 zł, no sporo wydajemy, zobaczmy. No, Desolate Spacek. Nie będzie Spacika, będzie Scar. CZ-y, ujjjjj, 19 zł. Okej, okay. No to bitewka jakaś chyba, co? Na te tańsze skrzynki, to co mogę tu rzucić? Lovely Case rzućmy, rzućmy tego Neona. Toolbox, też jedna z nowszych skrzynek. Plug, do tego co? Rzućmy tego Winter Case'a może, co? 62 zł, taka bitwa. Fajne kolorowe skrzyneczki, ja lubię jak tutaj dużo kolorków jest, tak? Dajmy bota i śmigamy. 62,96. Koszt tej bitwy, no szczerze nie wiem. Szczerze, delikatnie dla nas. Otwarcie kolejne, zobaczmy jak teraz. Gloczek, ok, to będzie też 2 złote. Otwarcie teraz tego nowego toolboxa, skrzynka, która weszła niedawno. Najnowsza chyba skrzynka wprowadzona. 13 złotych, ale sypnęła! No ładnie, no ale dużo też zależy od tej ostatniej, bo ona jest też najdroższa. Więc no nie ukrywam, fajnie jakby coś fajnego. Oj, ten Elite Beat będzie niesympatyczny. No i zmieni tą szalę, 126. No, jak widzę taką bitwę, stary, to muszę dołączyć. Ja wiem, że to będzie miało duże konsekwencje, że pewnie przegram wszystko, ale muszę to... No, tak. No, bardzo dobry start, panie prowadzący. 51 zł, kała. No, why not? Tylko, no, szkoda, że to underdog. No, okej, okay, 3 skrzynki. Może coś się stanie na moją niekorzyść. No, może być bardzo ciężko. 126 zł koszt takiej bitwy. No, jeszcze mi sypnie jakiegoś, nie wiem. Fire Serpenta mi rzuci jeszcze jakiegoś. No i GG. No, no co mam ci powiedzieć? No, gdyby był to normalny tryb. No nie wiem, czemu ja ufam losowym ludziom, stary. Na tej stronie. Co za 12 jest? Starczy? Starczy. Otwieram. Zobacz. I Bionic Slaughter. No, było blisko, tak? Emeczka Evil Daimyo za ile? 20? 16 zł. Dobra. 16 zł powiadasz. Okej, okay, to ja ci powiem... 16,55, tak? Kurczę, ten ninja kusi. No dobra. No to niech będzie N4 na osoby 3. I co? Przypominam o kodzie promocyjnym, który daje ci skrzynkę za free na start. Ja lecę tą skrzynkę. I o, ktoś dołączył, więc zobaczmy, jak tu nam pójdzie. No nie poszło nam w ogóle, więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się już jutro. Siemano!